Wasza eminencjo, najdostojniejszy arcypasterze. Dnia 2 lipca 1965 roku na Jasnej Górze. Wasza eminencja był łaskaw udzielić mi audiencji. Od tego czasu mija już 8 rok. Pomimo to nie śmiem tym razem prosić o audiencję, ponieważ moje czynniki zwierzchne zbytnio mnie indagowały odnośnie osobistości i działalności Waszej eminencji. Dlatego postanowiłem poprzestać na wystosowaniu pisma niniejszego. Ostatnie lata stoją u nas w Związku Radzieckim pod znakiem pewnej, oczywiście bardzo względnej, liberalizacji kursu rządowego wobec Kościoła katolickiego przy równoczesnym zaostrzeniu propagandy i działalności ateistycznej prowadzonej pod egidą organizacji społecznych, a zwłaszcza Towarzystwa Rozpowszechniania Wiedzy Naukowej i Politycznej Wiedza, Znanie oraz Komunistycznego Związku Młodzieży, czyli tak zwanego Komsomolu. O wzmocnieniu akcji ateistycznej prowadzonej pod egidą organizacji społecznych w ostatnich czasach świadczą następujące fakty. Mnożą się rozmówki z władzami miejscowymi, które oznajmiają księdzu, że społeczność uskarża się na jego działalność i żąda jej całkowitego zaniechania i wyjazdu z danej miejscowości. Te rozmówki to były wezwania do NKWD. Były wypadki, że podczas nabożeństwa w jakimś domu prywatnym wkraczała komisja i spisywała protokół. Nakładano karę pieniężną, czyli tak zwane z niemiecka po rosyjsku straf, na gospodarzy domu, gdzie się nabożeństwo odprawiało. Mnożą się prywatne rozmówki propagatorów ateizmu z dorosłymi, wierzącymi ludźmi, mające na celu otworzyć im oczy na świat. Nazywa się to indywidualna abrawodka wierzących. Oprócz tego, jak zwykle, uprawia się propagandę ateistyczną w szkole. Mnożą się nieprzyjemności, a nawet represje wobec księży zarejestrowanych. Tak na przykład latem ubiegłego roku pan pełnomocnik od spraw religijnych w Winnicy wypędził księdza doktora Józefa Kuczyńskiego z baru, gdzie on pracował 6 lat i kazał mu obsługiwać 3 wiejskie kościółki, a do baru posłał wyświęconego niedawno w Rydze księdza Bronisława Rutkowskiego. Powodem tej represji była zbytnia samodzielność księdza Kuczyńskiego, iż się za mało liczył z panem pełnomocnikiem. Trzeba jednak przyznać, że nowych aresztowań wśród księży było w ostatnich latach bardzo mało. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to w ostatnich latach podupadłem znacznie na zdrowiu. Ostatnią dłuższą, trwającą 4 miesiące wycieczkę misyjną do Tadżykistanu odbyłem w 1968 roku. W latach następnych prowadziłem normalną pracę w Karagandzie i w najbliższej okolicy, ale musiałem ze względu na pogarszający się stan zdrowia zaniechać wycieczek misyjnych. Obecnie odbywam gruntowną 1,5-miesięczną kurację szpitalną w jednym z krakowskich szpitali pod kierownictwem doktora Stanisława Kownackiego, który jest zarazem znakomitym lekarzem i wzorowym katolikiem, ojcem 5 dzieci. Mam zamiar wrócić do Karagandy w marcu, a najpóźniej w kwietniu. Perspektywy najdalszej pracy w Karagandzie są nadal niewyraźne, bo i u mnie wzmaga się nacisk czynników nie mogących mi darować długoletniej pracy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Prawda, wśród władz spotykają się i tacy, co są mi życzliwi, a nawet chwalą mnie, iż jak na popa mam poglądy względnie progresywne, nie reakcyjne. Oczywiście jednak, że i ja sam i moi współbracia w kapłaństwie budujemy przyszłość
w oparciu nie o ludzi, lecz o obecność Bożą. Długoletnia praca w specyficznych warunkach pozwoliła mi wręcz namacalnie pojąć, że kapłan nikogo nie nawraca i nie nawróci, lecz Bóg nawraca. A kapłan jest jego żywym narzędziem, przychodzi na gotowe żniwo. Choć wiele jest zła w tym kraju, nie sposób wpaść w jednostronny pesymizm, gdy widzi się wokoło wszechmocne działanie łaski Bożej w duszach ludzi, nieraz najzupełniej pozbawionych nawet minimalnego wychowania religijnego. Osoba, działalność i nieugiętość Waszej Eminencji stanowi niewątpliwie źródło natchnienia dla kapłanów pracujących w Związku Radzieckim. Tak na przykład wielkim administratorem Waszej Eminencji jest ksiądz prałat Michał Kyla. Niejednokrotnie mawiał on do mnie, że wprost zazdrości Polakom kardynała Wyszyńskiego, bo wśród niemieckiego episkopatu nie widzi nikogo podobnego. Szanuje także kardynała Königa, lecz jego zdaniem König nie dorównuje Wyszyńskiego. Niech mi Wasza Eminencja zechce wybaczyć to formalne, lecz bynajmniej nie treściowe pochlebstwo na zakończenie mego pisma. Pozostaję z prośbą o arcypasterskie błogosławieństwo dla mnie i moich wiernych różnych narodowości, a szczególnie dla wszystkich mych podopiecznych Polaków. Ksiądz Władysław Bukowiński, 1 marca 1973 roku.